Dobra. Chyba potrzebuję spokojnej muzyczki, żeby się nie zestresować, jak wygnepina na pracku. I składamy, kurwa. Dobra, biorę was do swoich rączek ślicznych. I gdzie was stawiam? Gdzieś tutaj po mojej lewej chyba, co? Daj song request? No dobra, mogę wam dać ten song request. W sumie macie, macie rację. Nie, kurwa! Nie dam wam song requestu, bo wpierdolicie jakieś kurwa nutki z DMCA i potem jak to wsadzę na YouTube'a, to nie będę mógł zarabiać na was pieniędzy, kurwa, z wyświetleń. Dlatego weźmiemy, dlatego puścimy, kurwa... muzyka do uwodzenia kobiet. Nie, to jest fajny ten, ale nie. No to co? Chyba pierwsza rzecz, taka chyba najprostsza rzecz. No to chyba zaczynamy od płyty głównej, nie? Tak mi się wydaje. Chyba płyta główna to jest pierwsza rzecz, jaką w ogóle powinniśmy się, się zająć. Ej, co najpierw wkładamy, czat? Co najpierw wkładamy? Ja bym najpierw włożył, znaczy płytę główną, procesor, RAM i potem... Wiecie. Dobra, to wy zobaczycie pierwsi to pudełko. Mimo, że już je otwierałem 15 kurwa razy. To jest płyta gówna, płyta gówna. O. I tutaj są w ogóle jakieś saty i inne gówna. Przyda mi się to? Bo ja w sumie nie wiem. Te saty chyba wezmę, te nowe. A nie, tu są te saty. A tu mam jeszcze płytkę. Znaczy nie, tu mam, kurwa, to jest chyba do front panelu. To są chyba śrubki na M2, jakieś tam inne dystanse. I płytę mi, kurwa, dali. Ale z płytą nic nie zrobię. Dotknij kaloryfera, żebyś był ziemiony. Już. Na tym jest jakaś folia? O! Jest! Uwaga, 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 uwaga. Przygotujcie się. Ja wiem, że niektórzy z was to pewnie teraz dostaną orgazmu. I to jest chyba jeszcze druga? Czy nie? A tutaj? Tutaj też. Dobra. Ej, to jest ta strzałeczka? To jest ta strzałeczka od procka, tutaj? Nie, kurwa, wy tego nie widzicie. Bo tu jest taka strzałeczka, którą ja muszę dopasować jakby, nie? Wiecie, co chodzi. To jest taki turcoint, to ja muszę go... Ten, co nie? Nie zapomnij zdjąć folii z radiatora. Nie no, ja mam IO, nie? Plus ona była wcześniej używana przeze mnie w starym komputerze. Dobra, czyli tak, poczekajcie, nigdy nie składałem, kurwa, MD. Ja muszę wziąć to, odchylić. Okej, okay, i teraz to jest gotowe do włożenia, tak? Nie wygnij pinów. No wiem, wiem. Gdzie jest ten kurwa trójkąt tu? To jest on? Kurwa, nie wiem! Boję się! Ej, to jest ten trójkąt, czat? Proszę, pomóżcie mi, kurwa. Oto? To jest ten trójkąt? Oto? Bo tutaj nie ma nigdzie indziej. No dobra, chyba tak. Okej, okay, i teraz tą wajchę w dół. Dobra, siedzi na pewno trójkąt w trójkącie. Dobra, siedzi. Mamy to, kurwa, mamy to. To co, teraram, teraram. Tam już, wiecie co jest w ogóle najlepsze? Ja tam kremu wstawił na TikToka, że dzisiaj będziemy składać ten komputer, nie? I tam już Zimecki w komentarzach: hy, 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 przy tych cenach, kurwa, to tylko pewnie kartę graficzną będziesz wymieniał. Albo: hy, hy, masz chujowy RAM, kurwa, i płytę główną bez overclockingu. Weź, kurwa, zamknij. Boli cię dupa, że się nie stać. Widzieliście tego shota z moim stanowiskiem, nie? Co ja tam mówię, że to kosztuje tyle, to kosztuje tyle. Pamiętacie tego shota? W sensie niektórzy może z was go widzieli, nie? To jakiś ziomek w komentarzach napisał tak: hehe, to pewnie za hajs od taty. Napisałem tak: mordę, nawet starego nie mam. Wszystko ze streamingu i z pracy na kasie, kurwa. O czym ty mówisz do mnie? Dobra. Siedzi. Chyba? Nie. O! Teraz siedzi. Nie no, kurwa. Pięknie to wygląda, czat. Widzicie to? Dopóki nie mam jeszcze dysków M2, które zaraz wykręcimy, zanim się przesiądę na stream z telefonu, to bym teraz zrobił unboxing obudowy, która w ogóle jest olbrzymia. Chyba mam. Ile giga na dysku? Mam 4 dyski. Mam terabajtówkę, 480 chyba giga i mam 2 dyski M2 po chyba 240. Tylko jeden ma jakiś giga dobry odczyt, a drugi ma chujowy. O kurwa! Patrzcie, jaką wielką... Patrzcie, jaka jest, kurwa, instrukcja do tego. To jest do samej obudowy, kurwa. Taka instrukcja. The fuck? Pewnie potem do niej zajrzę, znając moje umiejętności. Dobra, i teraz co? Tak oto łapię. O! O, damn! Ale śliczna!
14 miesięcy subskrypcji. Czego chcesz? A chcesz kurwa w pierdol? Mówiłem ci, że od 13 godziny mamuś mnie nie ma. Dobrze, jadłem śniadanie. Idź no, nie przeszkadzaj mi. Jestem zajęty byciem informatykiem. A co z czego piszecie duży dwukropek? Przecież to żart był, no. Uspokójcie się. By the way, kupiłem Cryonauta, tego, za 30 zł. Okazało się, że jeszcze z poprzedniego montowania został mi drugi. I mam dwa Cryonauty, kurwa. 60 zł w pierdolnych pastach termoprzewodzących, które okazało się, że kurwa mam. Jedna leżała po prostu w pudełku wyżej. Tu są moje wszystkie rzeczy, OBS, jakieś tam inne takie rzeczy, a to jest Windowsik. Już czekają. Co to jest? Seal sticker. Seal sticker. No to go odsilujemy. Czy coś. Dziwnie go zrobili strasznie tego. Nie, no i chciałem, właśnie nie chciałem pudełka rozerwać, kurwa. Okej, okay, uwaga. Wy zobaczycie pierwsi. I k***a, tonę folii pierdolej. Czemu oni owinęli to w folię bąbelkową? Dlaczego ten kabel jest w folii bąbelkowej? Rozdaj folię na 60k follow. Jesteście k***a pojebani, że... Wiecie, że folia bąbelkowa kosztuje 3 zł w Poczcie Polskiej, nie? A nadanie paczki k***a paczkomatem 13. Włożyłem? Ej, tam coś jest kurwa w środku jeszcze. Leda mi tu dali. Jakiegoś. Czemu on mi to blokuje? Nie powinien. Aha, dobra, nieważne, to jestem zjebany. Za daleko wepchnąłem po prostu, przepraszam. Ej, bo ja tym kręcę i to się nie wkręca. Ej, jak nie wkręcę tej jednej śrubki na górze, to coś się stanie? Nie wiem, wybuchnie mi komputer podczas korzystania czy coś? Chyba nic się nie stanie, prawda? To ostatnio po prostu siedzi. No to w nią, jebał ją pies. Haha, jestem kurwa głupi! Nieważne! Żartowałem! Jestem kurwa głupi! Tam po prostu nie ma dziurki na śrubkę! I nagle się wkręca! Ale jaja! I nagle siedzi! Pokcam! Tutaj jest tako i tu są jakieś kabelki w środku. O, widzicie? Leda pierdoli! Będzie się świeciło, świeciało coś tam, że będzie, wiecie, że... Corsair i coś tam. Działa! Pokcam! Siema. Okej, Google. Turn on main lamp. O, dobra, mam. Tą M2 wyjmę z łatwością. W ogóle, ostatnio patrzcie co ten, co wydropiłem. Kupiłem sobie jajko z niespodzianką, co nie? O, jakie zajebiste. Lamborghini. Ho, ho. Ho, ho, siedzi. Mam, kurwa, mam. No to co, z tym kompem już możemy wypić? On w tej chwili jest 100% gotowy na sprzedaż. Znaczy, okej, okay, skłamałem, nie ma w sobie karty graficznej, ale generalnie już jest gotów. Zapraszam w DM-y na Instagrama, jeżeli ktoś jest faktycznie zainteresowany zakupem tego cudeńka. Z przesyłką też jak coś, mogę wam go wysłać, tylko muszę poszukać kartonu od tamtej obudowy, żeby móc go w ogóle włożyć, nie? Wiecie, co chodzi. Okej, okay. Teraz pojawia się kolejne pytanie z mojej strony. Czekajcie, was tak fajnie obrócę, bo ten statyw jest na takim kulkowym gównie, nie? Wiecie, co chodzi. Dobra, i teraz słuchajcie. Mam dwa dyski M2, co nie? Teraz potrzebuję waszej pomocy w sumie. Mam dwa dyski, ten i ten. Jeden mogę włożyć tutaj, a jeden mogę włożyć pod ten heatsinkiem. I teraz pod ten heatsinkiem wkładamy który? Szybszy jest ten jak coś, ten jest szybszy. Biały idzie pod heatsink. Ej, kurwa, bo tu jest duża przerwa pomiędzy śrubką a tym. Ja mam jakieś dystanse, kurwa, do dysków? Gdzie są dystanse do dysków? Jakiś dystansik jest, mam. Dystansik jest w tych gumkach tu, mam. I tego XPG tutaj? Kurwa, ten XPG w ogóle nie pasuje kolorystycznie, kurwa. Jest wszystko białe? I czerwony XPG, kurwa. To mi tylko nie pasuje, no ale no dobra, no już w to.
Zajebiste. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonej skróconej instrukcji obsługi kontrolera wentylatorów RGB. A, tu jest jeszcze jedna instrukcja. I co, i tak po prostu to wsadzam, tak? No chyba tak. Dobra, ostatnia śruba nam została. Ej, no na razie to nie wygląda tak źle, szczerze. I teraz co? I to się tak po prostu wyjmuje? O, damn! Ale fajne. Okej, okay, tak, mieliście rację, trzeba było górę zdjąć. Bo teraz... Teraz my to po prostu włożymy tak? Ciup! Tak, to będzie tu. Ewentualnie naokoło ramu to pierdolniemy. Dobra, czyli mamy to. Czyli teraz wsadzamy radiator. Radiator, no to kurwa duże, no. Dobra, i to idzie tutaj. I to po prostu przykręcam, tak? To siedzi już na placku. Tak, dobrze. I teraz, kurwa, jestem pewien, że będą osoby, które mi powiedzą, żebym zrobił jakiś wzorek. Ma inne gówno. A ja wam powiem tak. Nałożę to, rozprowadzę szpatulą i będę miał pewność, że jest równo wszystko rozprowadzone. Fun fact. Zabrakło jednego krajonauta, to użyjemy dwóch. Za dużo? Dobra, to dam małą kropkę na środku i ok, albo nie. Rozprowadzę to, co mam tutaj. Ale tu jest tego malutko bardzo. Tak naprawdę, z rączką na serduszku, tego jest tutaj bardzo mało. Czat, ocenka. Czy muszę dodać jeszcze troszeczkę, tak minimalnie? Bo tu jest tego, ona jest bardzo cieniutka ta warstwa. Ona jest... całą tubkę? Nie, bo on... Ta tubka już była używana i na tym, i na tamtym chłodzeniu. I mam jeszcze jedną po prostu, nie? To jest bardzo cieniutka jest ta warstwa. Zostaw? No dobra, to zostawiamy. To zostawiamy. Ja wam ufam, tak jak mówię. Tylko no potrzebowałem ocenki jeszcze dodatkowej. Ale ta warstwa jest kosmicznie, kurwa, cieniutka, szczerze. Ona jest giga cieniutka. Taka, kurwa, że ona, jak docisnę, to ona się nie rozprowadzi aż tak, szczerze. Minimalną kropelkę potrzebuję. Nie, Michał, nie dokładaj! Nie, no serio ci mówię, kurwa, z rączką na serduszku. Że potrzebujemy minimalną kropelkę z lewej strony, kurwa. I chuj, już nie ruszam, już nie ruszam. No dobra, jeszcze tutaj, kurwa. Przy poprzednim montowaniu pasta mi pociekła na, kurwa, kondensator i komputer działał, także wyjebany, kurwa. Wyjebany. No, dokręć się, kurwa. O, dobra. Teraz to podnieś, wyczyść, co wypłynęło. Fun fact, nic nie wypłynęło. Dobrze rozumiem? Karta graficzna, zasilanie i koniec. W sensie kable zasilające. Czyli co? Pewnie rzecz, na którą każdy z was czekał. W tym ja. Unboxing, kurwa. RTX-a 3070 Ti. Damn. Gigabite, gigabite, GeForce RTX. Oh damn. Kurwa. Byleby nic nie strzeliło, nie pyknęło, kurwa. Nie pękło. Coś, kurwa, nie chce wejść, no. A nie lepiej będzie go wpiąć, kurwa, tu? Jak będzie na środku, o kurwa. Ha, weszło! Wystarczyło faktycznie dopchać tak. O! I weszło. Ziomeczek kupuje suba. Ja po prostu nie mam alertu. A wy jesteście tak cudowni, że i tak pomagacie koledze z czatu, żebym zauważył. Boże, co wy jesteście kurwa cudowni, naprawdę. Prawdziwe sztywne gity. Chyba, że to jakiś gigaprank. To chuj w dupę. Kurwa, zjeby. Czyli to był prank, tak? To jednak nie dziękuję za tego suba.
No dobra, powiedzmy, że skończone w takim razie. Poszło jak z płatka, żadnych problemów nie było na szczęście. Szybko udało nam się w komputerek złożyć. No to co? Testujemy, a resztę już rzeczy poogarniam dalej. No to co, podpinamy? Give me fucking kable, błagam. Okej, jest zasilający. Dobra, chodźcie na rączki. Moment prawdy, basically. Moment prawdy, czy to będzie działało. Okej. Coś się kurwa świeci. Coś chyba źle po prostu podpiąłem, mi się wydaje. Jeee, kurwa! Okej, Google, turn off the lights. Coś się dzieje, wyłączył się. Włącza się. Detected drivers. CPU over temperature error. Która to jest dokładnie? To tutaj, tak? Kurwa, nie mogę... O, weź, kurwa, się wyłącz, bo to za bardzo się ten... Save attack... Dobra, go odłączę po prostu. Jolo, może się uda? Ja na nie te wiatraszki się nie świecą. Będę musiał poogarniać, po co je wpiąć. Okej, okay, komp się zrestartował, uruchamia się ponownie. Będzie Windows? Okej, okay, coś się chyba dzieje. Chyba, kurwa, działa? Chyba działa. Co jest, kurwa? Co do kurwy? Aha! O kurwa, i już normalnie ten? O cię chuj! Ej, ja myślałem, że jeszcze będę musiał instalować, kurwa, system na nowo. Bo ja w sumie chcę zainstalować system na nowo.